pracy dyplomowej dość ważną częścią jest część metodologiczna. I w tej części metodologicznej student jest zmuszany do zapisania takich rzeczy jak cele, problemy badawcze, hipotezy, narzędzia badawcze, techniki badawcze i te wszystkie rzeczy, które zdają się, że są takimi parametrami, które tylko komplikują rzeczywistość, niczego nie dają i stanowią jakieś takie mgliste wspomnienie wykładów z metodologii. Po co takie coś w licencjacie, skoro i tak 90% studentów tak samo będzie rozumiało pojęcie hipotezy, celu i tak dalej? Nie wiem. Dziękuję. Proszę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Akademia Belfra. Ucz się efektywnie. No to jest znowu indywidualne podejście, według mnie indywidualne podejście promotorów, jakaś kultura pracy na danym wydziale, jakaś tradycja, albo wymogi dyscypliny, na przykład pewnie w pedagogice może tak jest. Oczywiście, no nie wiem, no ja osobiście nigdy bym od studenta nie wymagał odrębnego oddziału metodologicznego w pracy licencjackiej. No słuchaj, ja widziałem takie prace, w których dosłownie, i to wiem od studentów, że promotor nakazuje tak, 20 stron rozdziału teoretycznego, 20 stron rozdziału empirycznego i 20 stron rozdziału metodologicznego. I w tym rozdziale metodologicznym student przepisuje kropka w kropkę, oczywiście w cudzysłowach, podręcznik Bauman albo jakiś inny Łobockiego, mówię o pedagogice, podręcznik z metodologii, to wszystko nie ma najmniejszego sensu. No nie ma, ale to jest stosowane chyba po to, żeby promotorzy zapełnili przynajmniej 2/3 pracy czymś, co czytają po raz 40 albo 400. Spojrzałem sobie ostatnio w statystyki moich filmów. Okazało się, że tylko 20% widzów subskrybowało mój kanał. Dlaczego to zrobili? Chcą otrzymywać powiadomienia o nowych filmach oraz wspierać Akademię Belfra. Teraz jest dobry moment na kliknięcie subskrybuj i zadzwonienie dla mnie dzwonkiem. To jest tylko dowód na to, że nie wszyscy promotorzy chyba nawet czytają dokładnie to, co studenci piszą. I to jest kolejny problem, bo pokazuje, że no, student w żaden sposób ani nie ma woli, ani bodźca do tego, żeby rzeczywiście zainteresować się tym w ogóle, co kończy, swoją dyscypliną i... W tej części można właśnie zrobić największą wtopę, to znaczy, no nie wiem, chociażby przy formułowaniu pytań badawczych można zrobić błąd na zasadzie pytania czy i jak. I to już jest błąd logiczny, metodologiczny. Tak, to oczywiste. Jeśli chodzi o język, to język jako taki i kwestia logiki w pracach licencjackich tak kuleje, że praktycznie powinniśmy wymagać, żeby był i czwarty rozdział właśnie dotyczący poprawności pisowni, edycji tekstu oraz logiki i stylu wypowiedzi, bo te są na zatrważającym poziomie najczęściej i problematyczne wydaje mi się to, że nawet najprostsze takie błędy, jak ty teraz o nim wspomniałeś, to... No jest tego błądzenia bardzo dużo. Natomiast no, ja mam ten komfort, że mogę zawsze powiedzieć, że jest to właśnie dokładnie to, czego ludzie uczą się na studiach, to znaczy różnych form błądzenia. I to smutne jest, ale takie rzeczy powtarzają się i w doktoratach, i w różnych takich tekstach, które tworzą i nauczyciele, i studenci. I wydaje mi się, że każdy z nas przechodzi jakąś taką drogę, w której w pewnym momencie zyskuje świadomość tego, jak bardzo niedoskonały jest jego język. Czego tutaj naprawdę wszystkim życzymy takiej... Ja nawet nie chcę powiedzieć, że życzę wszystkim, żeby pisali i mówili poprawnie, ale byłoby naprawdę świetnie, gdyby wszyscy widzowie Akademii Belfra po prostu zdawali sobie z tego, że popełniają dużo błędów i żeby wiedzieli, jakie błędy mniej więcej popełniają i jakie błędy są ich ryzykiem, bo to... No tak, niewielka pomyłka, niewielkie przejęzyczenie może się skończyć przykrą niespodzianką. Chyba nadal nie odpowiedzieliśmy na pytanie, po co jest część metodologiczna.
I ja chyba teraz spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, bo ja akurat jestem zwolennikiem, żeby jakaś część pracy dotyczyła metodologii. I wydaje mi się tak, metodologia pracy dyplomowej jest im prostsza, tym jest lepsza, tym bardziej korzystna dla studenta, dla jego promotora i dla recenzentów. Bo celem pracy dyplomowej jest tak naprawdę sprawdzenie, czy student potrafi napisać pracę dyplomową z jakiejś dziedziny. Jeżeli metodologia jest prosta, nieskomplikowana, cele są w zasadzie oczywiste, pytania badawcze są nieskomplikowane, hipotezy są niespecjalnie ambitne i mogę to powiedzieć głośno, to wszystko jest w porządku. Wtedy student wychodzi z takiej pracy obronną ręką i po prostu nie rzuca sobie kłód pod nogi. Więc moje dość przewrotne sformułowanie byłoby takie. Część metodologiczna jest po to, żeby była i żeby była ona maksymalnie prosta i za dużo więcej nie trzeba dociekać w tej sprawie na poziomie właśnie licencjatu czy nawet prostych magisterek. Tak, zgadzam się z tym. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Dostęp do Akademii Belfra jest bezpłatny. Jeśli jednak chcesz, możesz wspierać mój kanał, zdobywając jednocześnie umiejętność produktywnego i efektywnego uczenia się oraz realizowania swoich obowiązków na studiach. Dlatego mam dla Ciebie propozycję. Zapraszam Cię na mój kurs produktywności. Możesz zyskać umiejętności, których nie zyskasz na studiach. Możesz zyskać wiedzę o dobrej pracy, która zaprowadzi Cię wprost do sukcesu. Możesz też poznać sposoby efektywnego wykorzystania czasu, które z pewnością przydadzą Ci się także w trakcie pisania pracy dyplomowej. Postanów sobie produktywność, efektywność i skuteczność. Jak to zrobić? Wzmocnij pozytywne nawyki i otwórz drzwi do sukcesu. Odwiedzaj regularnie portal studia.pl. Jest to miejsce stworzone dla studentów. Znajdziesz tam moje artykuły o pisaniu prac i odnoszeniu sukcesów na uczelni, skuteczne porady i zawsze aktualne informacje o uczelniach.